Siemanko wszystkim w naszym kanale. Patrzcie, przyszedł pan Trzy Różnice. Jest Elvis, tam dziewczyna, szewczur. W dzisiejszym odcinku robimy taki dość nietypowy, malutki karabinek na takim białym lącie. Ląd metr na sekundę. I mamy troszeczkę takich petard Scream 5S. Parę sztuk jest tylko. Ogólnie mamy około 30 petard Scream 10S. Są to najmocniejsze, legalne w Polsce petardy. Mają dość długi pisk i potem dość mocną eksplozję z efektem Titanium Salut. I właśnie zrobimy sobie na tych petardach karabinek. Tu tak zaczyna postawić się, tak to zaczyna wyglądać, tylko dla naszego bezpieczeństwa przyczepimy te petardy do siatki, to może nie, bo siatka mi zniszczy, ale przyczepimy do jakichś gałęzi. Zresztą na to, że jak taka jedna petarda wybuchnie, no te wszystkie petardy inne zmiecie i będą latały gdzie chciały, będą wybuchać i będzie dosyć bezpiecznie. Więc wszystkie takie petardy poprzyczepimy do gałązek i zrobimy jakieś duchowe drzewko. Tutaj Elvis, patrzcie, jak montuje z precyzją. Nie ma tylko naszego Andrzeja, bo on to by wiesz, co zrobił zaraz, nie? Tak, on poszedł teraz raporta zdawać. Wiesz, raportaż. Co do tej petardy można powiedzieć? Złapał coś dziecinko. Łapie. Jest, tak to wygląda, kategoria P1, żeby nie było, że jakieś odpalamy, Bóg wie co. Certyfikacik C19,5 grama. Taka masywna petarda, bardzo fajna. Na Pirohicie były na wyprzedaży chyba po 4 dychy za 3 sztuki. Petardy naprawdę warte swoje ceny, chociaż bardziej bym wolał Funge Szlagi dziesiątki, bo według mnie troszeczkę wypadałem lepiej. Ale jeśli chodzi o moc, to jest dość podobnie. Więc widzimy się zaraz, jak pan Andrzej przyjdzie, zacznie z tymi mamy tymi rączkami chińskimi. Nasz Titanik jest już puściutki. Zostało nawet coś tam, zostało kawałek lądu. I tu jest nasz gotowy karabinek ze Screamów 10S. Idziemy niebawem go gdzieś przymocujemy i bierzemy się za odpalanie. Karabinek z najmocniejszych legalnych petard dostępnych w Polsce. Ok, tu mamy karabinek ze Screamów. Tu jest karabinek małego. Taki karabineczek. No i tam szpachla montuje swój karabinek z nocnych petard jakiś tam wynalazków. Zresztą można podejść zobaczyć, jak to wygląda. Co za słabe? To tamto, tylko trzeba byłoby wejść. O, tak to wygląda szpachlowe cudeńko. Dobra, widzimy się, jak już chłopaki to będą odpalać. Odpalaj! Karabinek Made by Szpachla. Oho. Nie gadaj, że wolny zrobiłeś. Świecą. Ale puszczy. Dobre. Chyba te Uzi. Wow. Koniec? Tam jak wyrzuciłem jedną petardę, tam gdzieś poszła. Nie? Wybuchnie. Dobry szpachel.
oślepiło mnie. Dobre! Dobre, w skali od 1 do 10, 9 z plusem. 9 z plusem. Teraz będziemy wieszać karabinek małego. A wy ocencie, który karabinek będzie najlepszy. Dobra. Nie, ty! To jest dobra, małego tutaj... karabinek. Nie, to będzie lepiej jak wejdę. Mówisz? Drapiesz się, szpachla? Nie, drapuj się. Drapie, dawajcie go w koło, tylko kurwa ty. Dobra. W koło dawajcie. Tu się, aż się nie, ziemi. Dawaj go w koło. Ale po tym teren wyczyściło dość pięknie. I wszędzie jest glisza pewnie. Chłopaki o. rozwieszają. O. Już im podam. Dawaj! Odpalaj końcówkę i w długą dawaj. Teraz karabinek małego. Nie wiem, nagrywam na dwie kamery to. Później. O, stroboskopy. Halo! Halo! Witam! Dzięki, dzięki. Pozdro. Nie mamy teraz czasu, bo jak słyszysz, strzelamy. Na razie. Halo! Jak się mrygają? To Moskwa wie. Disco dance. Na razie tak ci powiem, delikatnie, wolniutko. Taki lajcik. O! O, to szybciego leci. O, trochę szybsze. Ale una. Powiem ci, ciężko będzie przebić. Na razie wygrywasz 10 na 10. I to koniec? Co tam się kurwa pali? A nie wiem. To twoje pewnie jakieś te. Dobra, to teraz rozwieszamy mojego tego. Screamowego. Jedziesz. Teraz mój karabinek ze screamów 10. Chyba jest ich tam 30. I chyba parę screamów 5S. Wszystkie są przyczepione do gałązek, bo jak wiecie, screamy lubią latać. I to dość daleko. Mój nie będzie taki bogaty jak kolegów. Na razie się ładnie palą. Krótki i treściwy. No, to wszystko. Krótki i treściwy. Dobra, chłopaki mają jeszcze jakiegoś tam karabinczyka. Proszę państwa, z dalekiej Czeczenii Lord Vader, zwany Czeczenem, Kozokradem, odpali wam teraz swój specjalny karabinek. Strzeżcie się. A na kim czosnącie? Centymetr na sekundę. O, stary, to o. Ja idę. Dobra, będę w samochodzie. Na jakim czosnącie? Na bardzo wolnym. To tak będzie, wiesz. Yeah, to dobre! O nie! O nie! Ty, ale finał. Nie no, to tym akcentem poszedł ten odcinek, nie? Taki odcineczek. Pyk. Nie no. To strzela. Yeah, baby! Oh! Oh, dobre!
Dobra. U? Ci powiem, taki... Przerwa na reklamę. Ma. Przerwa na reklamę. A ty chciałeś po skalette wieczorem odpalać. Dobrze było tak jak było. O, i to był koniec. Tak. Dobra, to tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, trzymajcie się ciepło i do następnych odcinków, mordeczki. Na razie.